przestałeś lub przestałaś pić. W twoim życiu nie ma już teraz alkoholu. Została pustka. I co dalej? Być może to, czym jest twoje życie teraz, bardzo przypomina ten teren, który jest za mną. W twoim życiu była rzeka alkoholu, która potrafiła zalać wszystko. Rzeka alkoholu, która naniosła muł twoich problemów i trudności, których nie rozwiązywałeś, czy nie rozwiązywałaś, bo skupienie twoje było przede wszystkim wokół alkoholu. Masz teraz przed sobą prawie wysuszone koryto po wodzie. Masz częściowo usnięte drzewa i mało roślinności. Teraz tą pustkę warto wypełnić. Zastanów się przez chwilę, co jest pod tym mułem. Zastanów się, w jaki sposób możesz kawałek po kawałku oczyszczać ten muł, czyli usuwać problemy, które w twoim życiu narosły właśnie w związku z alkoholem. Zastanów się, co jest pod spodem. Kim naprawdę jesteś? Jakie są twoje potrzeby i wartości? I poszukaj ludzi wokół po to, żeby to otoczenie było ożywione. Nic nie jest stracone. Masz jeszcze szansę. Tylko zauważ, że po pierwsze to zależy od ciebie, a po drugie warto uprzątnąć ten bałagan, który został. Warto zacząć rozwiązywać swoje problemy po to, żeby alkohol nie wrócił. Bo ma prawo wracać głód alkoholowy, mają prawo pojawiać się kolejne problemy. Ale twoją rolą jest nauczyć się w inny sposób je rozwiązywać po to, żeby twoje życie było lepsze. Ale do tego celu warto przyjrzeć się, jeszcze raz powtórzę, przyjrzeć się swoim potrzebom, wartościom i tym, kim naprawdę jesteś. Bez tych trzech rzeczy to można powiedzieć, że trzeźwiejesz, natomiast twoje życie nie jest pełne. Pomyśl. To, co będzie tutaj za jakiś czas w twoim życiu, zależy tylko od ciebie. Zachęcam do spotkania z sobą. Pozdrawiam, Darek Dopierała. Trzymaj się.